Wojkowicach trwa budowa centrum przesiadkowego oraz ronda tutaj w okolicy parku w rejonie skrzyżowania ulicy Plaka, na której jestem, oraz Sobieskiego. No i warto sobie zobaczyć, jak to, jak ta inwestycja obecnie wygląda. Z tego, co widzę, cały czas tutaj mamy do czynienia z ruchem kierowanym, a więc mamy ruch wahadłowy, po prostu mówiąc prosto. Czyli jeździmy tutaj, jak widzimy, przez przyszłe centrum. Rondo też już powinno być widać, zresztą ostatnim razem, gdy tutaj byłem, rondo już było widoczne. Rondo nabiera kształt takiej ósemki. Wjazd tutaj do osiedla ciągle jest uniemożliwiony. No i jestem z powrotem, jestem na ulicy Sobieskiego.